Wielka produkcja Marvel Studios Deadpool i Wolverine właśnie trafiło do kina. Wielkie oczekiwania, wielka nadzieja na to, że Marvel wreszcie podniesie się z kolan. I to wielka nadzieja oparta na dwóch postaciach, kiedyś należących do Fox. Deadpool i Wolverine od początku przekonało fanów powrotem Hugh Jackmana do roli właśnie Wolverina, a humor i po prostu przyjemny seans dwóch poprzednich filmów Deadpoola sprawiły, że no mamy wydaje się, że mieszankę idealną. Oczywiście, zanim powiem coś więcej, ostrzegam, że dalsza część tego filmu oczywiście zawiera otwarte spoilery z tej produkcji. Ostrzegałem. Przed premierą wiele mówiło się o tym, jak wielki będzie ten film miał wpływ na Marvel Cinematic Universe, czy tchnie drugie życie w to wszystko, czy przekona wytwórnie do większej ilości produkcji z kategorią wiekową Rated R, czy przekona do siebie starych fanów tego świata, którym ostatnie lata niestety nie przypadły do gustu. Można śmiało powiedzieć, że jeśli ktoś czekał na po prostu kolejny film Deadpoola z tym samym humorem i to jeszcze z Wolverine'em u boku, to się raczej nie zawiedzie. Zresztą tak samo, jeśli ktoś się spodziewał kilku wielkich cameo, które mogły zaskoczyć, i tyle. O tym będziemy w najbliższych dniach na kanale sporo dyskutować, jednak dziś spojrzymy sobie na zakończenie tego filmu i odpowiemy sobie na pytanie, co się tam tak naprawdę wydarzyło i jak to wszystko może wpłynąć na Marvel Cinematic Universe. Patrząc na niektóre wydarzenia, wydaje się, że przed nami naprawdę wiele ciekawego. Oczywiście, jak zawsze, zanim przejdziemy do podsumowania tego, co wydarzyło się pod koniec filmu, jak i w scenie po napisach, to trzeba sobie powiedzieć coś o samej akcji filmu. Wade, jak zawsze, staje przed szansą naprawy czegoś, co nie idzie po jego myśli i w tym przypadku jest to całe jego życie. Po tym, jak nie dostał się do zespołu Avengers po rozmowie z samym Happy Hoganem, jego życie niestety poszybowało w dół. Stracił motywację, stracił chęci pchania tego wszystkiego do przodu, przez co jego związek z Vanessą również się rozpadł. Po jakimś czasie pracuje z Peterem jako sprzedawca samochodów, jednak i to niestety mu nie odpowiada. Jednak staje on na drodze TVA, gdzie to zespół prowadzony przez Paradoxa chce przyspieszyć śmierć wymiaru właśnie Wade'a. Wade jednak uważa, że jeśli zamieni kotwicę, którą w jego świecie jest Wolverine, to może uratować swój wymiar przed powolną albo przyspieszoną przez TVA śmiercią. Jednak według Paradoxu to nie działa w ten sposób i wysyła on obu do Void, miejsca śmietnika, które oczywiście poznaliśmy w serialu Loki. Ogólnie te lekkie przebłyski, gdzie spotykamy kilka wersji Wolverina, były rozegrane idealnie. To, co fani chcieli zobaczyć od lat, jednak nic wielkiego, aby nie wpłynęło za bardzo na samą produkcję. Wolverine walczący z Hulkiem, niski Wolverine, czyli idealna komiksowa wersja według Wade'a, czy oczywiście Henry Cavill jako Wolverine, och god, to było dopiero coś. Skoro o świetnych cameo mowa, to w Wodzie ku ucieszy wszystkich chyba spotykamy nikogo innego jak Chrisa Evansa, która tutaj gra rolę Human Torch. Niestety, wielce potężny to on nie jest, szybko przegrywa Spyro i cała gromadka udaje się do bazy Cassandry, gdzie to Chris niestety, no, jakby to powiedzieć, szybko zostaje pozbawiony skóry. Po chwili grzebania Deadpoolowi w głowie, i to dosłownie, naszej dwójce głównych bohaterów udaje się uciec. Trochę backstory Wolverina, trochę backstory Deadpoola i przechodzimy do najważniejszej sceny w tym filmie, czyli wprowadzenie na nasze ekrany Dogpoola. Wspólna przejażdżka samochodem, kolejna walka i kolejna wielka scena, gdzie tu spotykamy grupę bohaterów w składzie Elektra, Blade, Gambit i oczywiście pokazana wcześniej w trailerze X-23. No i mamy naszą grupę superbohaterów, która uderza w bazę Cassandry z planem użycia hełmu Juggernauta, aby obezwładnić jej moce. W tym czasie nie tylko dostajemy całkiem przyjemną scenę walki, ale również całe backstory tego Logana, które jest po prostu przykre. Nie uratował on swoich bliskich i przyjaciół, a do tego jeszcze wszedł na ścieżkę zemsty, która postawiła cały świat przeciwko X-Menom. Ostatecznie po krótkiej rozmowie udaje im się z pomocą hełmu obezwładnić ją, jednak Pyro ma inny plan i wszystko szlak trafia. Deadpool i Wolverine handlują możliwością swojej ucieczki za życie Cassandry, co im się udaje i trafiają do oryginalnego świata naszego Deadpoola. Tutaj mamy już prawie uruchomiony Time Reaper, który zniszczy ten wymiar, jak zakładał Paradox. Cassandra jednak ma inny plan, aby zniszczyć nie tylko ten wymiar, ale absolutnie wszystkie wymiary, aby zostało już tylko Void, gdzie ona będzie posiadała status, nie wiem, Boga. Za chwilę do tego wrócimy, jednak przed nami wielka bitwa pomiędzy Deadpoolem i Wolverinem, a całym Deadpool Corps. I to właśnie tutaj marzenia całego pokolenia fanów kina superbohaterskiego się spełniają, ponieważ nie tylko dostajemy żółto-niebieski strój Wolverina, ale również jego komiksową maskę. Po chwili naprawdę brutalnego pokazu Deadpool i Wolverine są ratowani przez Petera, którego uwielbia każda wersja Deadpoola. Paradox twierdzi, że można zatrzymać Cassandrę, która chce wykorzystać Time Reaper, jeśli połączyć źródło materii i antymaterii. Jednak kto zabije tego, kto to zrobi. Po chwili dyskusji Deadpool oszukuje Wolverina i sam chce połączyć obie wiązki, jednak nie może tego zrobić, ponieważ jest za daleko drugiego źródła. W tym momencie Deadpool się przebija przez drzwi i trzymając za rękę Wade'a wbija swoje ostrza w przewody, co powoduje połączenie materii i antymaterii z pomocą
pomocą ich ciał. Chwila wymiany sił i Cassandra przegrywa, doprowadzając do zniszczenia Time Reapera. W czasie samej walki dostajemy naprawdę przyjemną sklejkę historii i Deadpoola, i Wolverina, co sprawiło, że sam moment był naprawdę przyjemny, ale przede wszystkim emocjonalny. No i oczywiście jeszcze te upsy Logana, damn. Hunter B15, którą znamy z Rockiego, twierdzi, że cokolwiek zrobił Wade i Logan, sprawiło, że ten wymiar nie jest już zagrożony. Dzięki swoim zasługom TVA daje im spokój, dodatkowo pozwalając temu Wolverinowi pozostać w tym wymiarze. Reszta grupy, która pomagała im w Void, również zostaje uwolniona, a zespół Paradoxa jest aresztowany. Dostajemy odniesienie do sceny z The Avengers, gdzie to bohaterowie jedli sobie przawarmę, chyba tak się to mówi, a Wade ostatecznie przekonuje Logana, aby ten z nim został i zaczął nowe życie. X-23 również jest z nimi i wygląda na to, że z pomocą słów Logana Wade spróbuje odzyskać Vanessę. I właśnie obrazkiem wspólnej rodzinki i obu hełmów tytułowych bohaterów kończymy tę produkcję. Podsumowanie już za nami, tak więc czas odpowiedzieć sobie na niektóre pytania. Zacznijmy może od tego, dlaczego wymiar Wade'a się ustabilizował, skoro wcześniej było powiedziane, że bez kotwicy nie da się nic zrobić. Hunter B15 również zaznaczyła, że Logan nie powinien być blisko tego świata, jednak jak sama widzi na swoim urządzeniu, ścieżka się ustabilizowała. Wygląda więc na to, że przejście przez własną traumę tego Logana postawiło go na miejscu Wolverina, który zginął w tym wymiarze. Zrozumiał on, że nie zmieni przeszłości, jednak może zmienić przyszłość właśnie tak, jak to teraz zrobił z Wade'em. Nie tylko uratowali ten wymiar przed Paradoxem i TVA, ale również całe multiverse, patrząc na plan, który zakładała Cassandra. On stał się jednym z X-Menów, albo raczej on się stał tym X-Menem, jak to powiedział sam Deadpool. Możliwe, że to właśnie to sprawiło, że jednak da się zastąpić kotwicę i da się uratować świat przed powolną śmiercią. Logan, zakładając ten kostium, robiąc to, co należy, czyli ratując świat, pokazał, że jest Wolverinem z górnej półki, że jest godny zająć miejsce tego, którego tutaj zabrakło. Wygląda więc na to, że Marvel, pozostawiając Wolverina u boku Deadpoola, jest gotów w każdej chwili po prostu po niego sięgnąć. Szczególnie jeśli film swoje zarobi w box office, a na to mocno się zapowiada. Można więc śmiało powiedzieć, że ten Logan, który był skazany na porażkę, który stracił swój świat i który stracił chęci do życia, będzie teraz głównym Wolverinem Marvel Cinematic Universe. Jednak też trzeba podkreślić to, że skoro został z Deadpoolem w jego wymiarze, to jest nadal w świecie mutantów Fox, co również daje ogrom możliwości. Sporo przed premierą tego filmu mówiło się o nowym Wolverinie. Może zmiana aktora, może właśnie Henry Cavill jako Wolverine będzie tą, powiedzmy, marvelowską wersją tej postaci. Jednak chyba nie, chyba nadal to Hugh Jackman będzie pchał dalej tą rolę. Zresztą jak Deadpool powiedział, zapewne do 90 roku życia. Skoro powiedzieliśmy sobie lekko o tym, jaką przyszłość może mieć ta wersja Wolverina, to trzeba również powiedzieć o ogólnie przyszłości MCU. Ten film pokazał nam kilka ciekawych rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, jak będzie dalej wyglądało MCU. Choć też mówienie przez Kevina Feige tego, że ten film jest na poziomie Infinity War czy tam Endgame, jeśli chodzi o znaczenie, wydaje mi się, że to trochę nieprawda. Jedno z ciekawszych pytań to, dlaczego Loki nie interweniował w te wydarzenia, skoro całe multiverse było zagrożone? Odpowiedź tutaj wydaje się dość prosta. Po drugim sezonie swojego serialu, rolą Loki jego nie jest interweniowanie czy pomaganie danym wymiarom, jego rolą jest trzymanie tego wszystkiego w całości. Z drugiej też strony można spytać, dlaczego Paradox był zmuszony obserwować śmierć wymiaru Wade'a, skoro rolą TVA po drugim sezonie serialu Loki było szukanie wariantów Kanga i pilnowanie ich. Hunter B15 raczej pokazuje nam, że to wszystko dzieje się po wydarzeniach z Lokiego, choć kto wie, jak to działa, skoro czas w TVA nie działa tak jak wszędzie indziej. Wygląda więc na to, że albo Marvel lekko zmienił plany na temat tego, jak działa TVA, odchodząc od postaci Kanga, co zresztą już lekko zrobili, zwalniając aktora Jonathana Majorsa, albo po prostu dalej nie wiemy wszystkiego na temat samego TVA. Dodatkowo Hunter B15 powiedział Wade'owi i Loganowi, że ich praca się dopiero zaczyna, po tym jak pokonali Cassandry i udaremnili plan Paradoxa. Kto wie, czy nie będą oni dostawać jakieś specjalne misje od tej organizacji za ułaskowienie i pozwolenie na przywrócenie kilku postaci z Void. Czy tak będzie, czy nie, TVA nigdzie się nie wybiera i zapewne będziemy do tej organizacji wracać co jakiś czas. Raczej nie w najbliższych produkcjach takich jak Kapitan Ameryka czy Thunderbolts, jednak im bliżej Avengers 5 i zapewne Avengers Secret Wars, tym więcej powinniśmy widzieć wpływu Time Variants Authority. A skoro te dwie postacie są połączone z tą organizacją, to kto wie. Czy film Deadpool i Wolverine to coś, co uratuje obecne MCU? I mowa oczywiście o samym świecie superbohaterskim i tym, jak my to kino odbieramy. Wydaje się, że był to potrzebny projekt, gdzie dobrze Marvel połączył i humor, i pomimo wszystkiego mocną i emocjonalną historię. Skoro za dużo ostatnio w MCU było takich, wiecie, szarych projektów, nie zawsze wypadających dobrze, to Deadpool i Wolverine jest czymś, co może im naprawdę pomóc i pokazać, w którym kierunku powinniśmy pójść. No i oczywiście prospekt tego, że Deadpool i Wolverine mogą pojawiać się w MCU, czy to w kontekście
kontekście Avengers 5 i 6, czy może w kontekście pojawiających się mutantów, czy samych X-Menów w przyszłości jest po prostu przyjemne. I choć są oni w świecie mutantów Fox, to Deadpool miał już tyle przygód z naginaniem i czasu, i materii, że nie będzie problemu po prostu przerzucenie go tam, gdzie trzeba. Szczególnie jeśli Marvel zdecyduje się na ekranizację tego prawdziwego komiksu Secret Wars. Dostaliśmy też kilka smaczków, które po prostu łączą Deadpoola z tym światem, jak jego rozmowa z Happy Hoganem, czy ta scena z Począcym Thorem, która niby jest z przyszłości Deadpoola, ale też ciężko to sobie wyobrazić. Potencjalne połączenie Petera i Hunter B15 to coś, na co Marvel mógłby przeznaczyć 2 minuty w jakiejś przyszłej produkcji, a skoro o połączeniach mowa, to wspólne przygody Wolverina i X-23 to coś, co również mogłoby kilka osób przekonać do pójścia do kina czy seansu serialu na Disney+. Wiele wątków nam to zakończenie daje i większość z nich wygląda po prostu dobrze. Podsumowując wszystko, co wiemy, zakończenie filmu Deadpool i Wolverine daje nadzieję na wiele ciekawych momentów w przyszłości MCU. Sama w sobie postać Deadpoola przyciąga uwagę, wielki powrót Hugh i potencjalne przyszłe produkcje zapowiadają się świetnie, a inne, mniejsze smaczki dają nam po prostu mieszankę dobrego kina i tyle. Zakończenie dało nam przede wszystkim bardzo emocjonalny koniec pewnej historii, czyli wielka bitwa z samym sobą postaci Wolverina, jednak pomimo wszystkiego to jest też początek. Początek nie tylko, gdzie pogodził on się sam ze sobą, ale gdzie też ma rodzinę. Nie tylko w postaci przyjaciela Deadpoola, ale również w postaci osoby, która może mu dać coś bliższego, mianowicie rodzinę, taką prawdziwą rodzinę, czyli Laura X-23. Zobaczymy, czy Marvel zdecyduje się na coś więcej z jego udziałem. Byłaby to chyba zmarnowana szansa, gdyby tak po prostu to wszystko zostawili. Zakończenie filmu Deadpool i Wolverine było świetnym hołdem w stronę wielu rzeczy, które działy się za czasów Fox, szczególnie właśnie Logana. Pokazanie kilku fajnych postaci, odniesienie się do historii X-Menów, ich wzlotów i upadków. I to wszystko, pomimo humoru Deadpoola, było zrobione z szacunkiem. I to jest najważniejsze. Na sam koniec trzeba sobie powiedzieć o scenie po napisach, która jak przystało na kino superbohaterskie była wielce wyczekiwana. Czy dostaniemy teaser Deadpool 4, a może teaser Avengers 5, a może samych X-Menów? Jak na Deadpoola przystało, musiała się ona opierać na nim, jednak w tym pozytywnym dla siebie znaczeniu. Chwilę przed śmiercią Human Torch granego przez Chrisa Evansa Deadpool powiedział, no cóż, wiele ciekawych rzeczy, które niby padły z ust właśnie Chrisa. On sam twierdził, że to wszystko kłamstwo i zresztą ciężko było wierzyć, że ex-Kapitan Ameryka używałby takie jego słownictwa. Deadpool jednak chciał oczyścić swoje imię i udowadnia, pokazując taśmy TVA, że rzeczywiście tak to wyglądało, że Chris rzeczywiście powiedział te wszystkie rzeczy na temat Cassandry, dodając, jeśli chcesz, to możesz mnie cytować. Aktor, który krzyczał na innych bohaterów za ich słownictwo, sam teraz mówi takie rzeczy. Jednak ja mam pytanie, czy ta scena może sugerować coś jeszcze? Choć miała ona w 100% wydźwięk humorystyczny, to czy oni właśnie nie pokazali, że Wade ma dostęp do technologii TVA? Musiał się teleportować do ich budynku, miał w rękach urządzenie do zarządzania elektroniką i zapewne urządzenia, które może otwierać portale. I ktoś może powiedzieć, że scena dzieje się w czasie filmu, łamanie czwartej ściany i tak dalej, jednak raczej nie pokazywali, bo to w ten sposób, szczególnie, że sceneria pomieszczenia jest dość ciemna, co sugeruje, że całego zespołu Paradoksu już tam nie ma. Kto wie, możliwe, że sięgamy za daleko, jednak to samo dostaliśmy w scenie po napisach drugiego filmu. Tam zostało nam pokazane, jak Deadpool używa urządzenia do podróży w czasie Cable'a i dość mocno rozrabia, więc czy tutaj tak samo nie może być? Deadpool, mający dostęp do urządzenia TVA, to nic dobrego. Jednak daje większe szanse na to, że ta postać nie zgubi się w całym tym ogromnym rosterze bohaterów MCU. Jednak ostatecznie trzeba do tej sceny podchodzić jak coś, co miało nam dać po prostu postać ex-kapitana, która przeklina i wypowiada wiele nieodpowiednich dla Marvela rzeczy. Styl Deadpoola i tak naprawdę nic więcej, jednak gdyby Marvel chciał w przyszłości się do tego odnieść i dalej prowadzić postać Deadpoola i Wolverina, to tą sceną tak naprawdę zostawili sobie otwartą furtkę. Na koniec dodam od siebie dwa zdania, że wydaje mi się, że końcówka filmu opierała się głównie, aby pokazać, że hej, każdy Wolverine jest w stanie się odbudować, nieważne co się stało. Każdy może w tym świecie znaleźć sobie rodzinę, każdy może znaleźć przyjaciół, jeśli na to zasłuży. I ta postać Logana, ta postać Wolverina właśnie to zrobiła. Deadpool to Deadpool, wiedzieliśmy, że w jakiś sposób on dopnie swojego, powiedzmy w ten sposób. No i plus, to był po prostu kolejny film, gdzie może dojść do końca świata pod koniec filmu, ale ostatecznie nigdy się tak nie dzieje. Głównym motywem była ścieżka emocjonalna Wolverina i wydaje mi się, że zrobili to po prostu bardzo dobrze. A wy, co myślicie o zakończeniu filmu Deadpool i Wolverine? Podobało się wam, czy może czegoś zabrakło? No i jak myślicie, kiedy możemy zobaczyć ponownie na wielkim ekranie te dwie tytułowe postacie? Dopiero Avengers, czy może trochę wcześniej? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.